powiem wam, że ten trafik Los Angeles, Kalifornia, proszę państwa, przechodzi ludzkie pojęcie, co tu się dzieje. Ja po prostu nie rozumiem, jak tu można mieszkać i spędzać 2-3 godziny w jedną stronę do domu i 2-3 godziny w drugą stronę do domu po południu, żeby tylko gdzieś tam dojechać, przyjechać, pracować. To jest, kurde, minimum 4 godziny dziennie lub więcej, lub 6, zależy skąd dojeżdżasz, o której. Ale naprawdę to jest crazy, co tu jest. Ja nie wiem, rozumiem, jeszcze godzinę dojeżdża gdzieś, ale to, co tak obserwuję, żeby przejechać z jednego końca miasta na drugi, to jest dobranoc, biały dzień, co tu się dzieje, chłopie. Transap stary. Wow. Everybody over.
trafik jest taki heavy, że z jardy, ja nie wiem, czy ja ujechałem 15 mil, 2 godziny mi tu straciłem, żeby tutaj przejechać 15 mil. Normalnie to jest unbelievable, co się tutaj dzieje. Zobaczcie, jak to się ciągnie wszystko, ten trafik cały tam, kurde, w te góry, kurde. Ja cię mam, kurde. Zobaczcie, co się tam dzieje, gdzie to idzie. Czekaj, spróbuję to trochę zbliżyć. Jak kiedy przyjedziecie do Los Angeles, to właśnie to jest cały efekt tego miasta. Korki wszędzie, słuchajcie, korki wszędzie.
ludziom się godziny kończą, parkują na poboczu, po lewej, po prawej, gdziekolwiek. To jest normalnie unbelievable. Ja nie przesadzam, w Chicago też są kurde korki, w Nowym Jorku też są korki, na Miami, wszędzie są korki, w tych dużych miastach, ale Los Angeles to chyba pobija wszystkie rekordy. Nawet i w Teksasie, człowieku, ten Houston jak się zatka, czy San Antonio, czy Austin, czy kurde Dallas, tam są też ogromne korki. Ale tutaj to jest normalnie dobranoc biały dzień. Moje pytanie dla tych wszystkich kierowców, co tu jeżdżą po tej Kalifornii, Los Angeles, jak oni tu zarabiają? Chyba tylko na godzinę, ale wiem, że jeżeli ktoś tu przyjeżdża, wyjeżdża, większość tu kierowców, to widzę, to są highwayowi kierowcy, to jest kurde over the road. Chłopie, tu kurde tracisz normalnie, nie wiem, 20 mil zrobisz i 3 godziny nie twoje, 2 godziny, 3 godziny, no człowieku, to jest komedia. Prawdopodobnie jakbym tak na nogach szedł, to bym chyba szybciej zaszedł normalnie. Chyba bym prawdopodobnie szybciej zaszedł. We got another professional truck driver this time. No lights on. Just the stop lights. Okay, stop lights is working. But he's got no light. Something like that works out. I mean, what a moron. Volvo, of course. He's got a daily running light. And moron, he's got no lights on. Look at this stupid guy. Unbelievable, professional driver.
Jadę cały czas na pierwszym biegu, na jedynce. Tak się toczę jak ślimak pomału. Także jeżeli macie gdzieś korki, pomyślcie, co się tutaj dzieje. Kierowcy parkują wszędzie, gdzie się da. Godziny się im kończą. Tu jakiś parking żużlowy jest. No to kierowcy poparkowali sobie. Ja jeszcze godziny mam. 4 godziny jeszcze mam. Ale kurczę, no nie wiem. Jak tak dalej będzie, to ja nie wiem, ile mi zajmie, żeby do Barstow dojechać. I stoimy znów, proszę Państwa. Znów stoimy. Ja nie wiem, gdzie te wszystkie traki zaparkują. Te auta ciężarowe. Chyba, że będą gdzieś tam jechać całą noc, jak wyjadą z tej Erii całej, gdzie są korki tutaj. Przerypany ten trafik.
Dobra, nie będę więcej wam tego korku filmował. Widzicie, co się dzieje. To jest po prostu... Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, co się dzieje w Kalifornii, w Los Angeles, jakie korki są, to chciałem wam tak właśnie pokazać, sfilmować, abyście mieli pojęcie. Ja wiem, dużo ludzi ma pojęcie, co się dzieje, ale tutaj to jest naprawdę komedia. Stoimy także, proszę Państwa, pozdrowienia z Los Angeles, Kalifornia. Dzisiaj mamy to, co mamy. Środa, 17 sierpnia 2022. See you later. Może jutro będzie lepszy dzień. Postaramy się gdzieś zaparkować za niedługo, bo nie mam zamiaru tak się, kurde, bujać. Bez sensu, bez sensu, no ale nic nie zrobisz, kurde, trzeba to jakoś, jak to mówią, to jest część twojej pracy, no musisz się przemieścić, no nie ma innego wyjścia. Dlatego ja powtarzam, ja uwielbiam te puste tereny, te pustynie, Nevada, Montana, Wyomingi, czy tam Nowe Meksyki, czy Arizony poza miastem, wszystko poza miastem, co jest w Stanach, to jest zarąbiście. Te miasta ogromne w Stanach, to jest problem. Problem, wszędzie korki. Wszędzie korki, proszę Państwa, także later. Bye bye, do widzenia, dobranoc.